Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Każde piwo bezalkoholowe, a zwłaszcza kraftowe, a zwłaszcza IPA, chociaż tu jest tea, pale ale, sięgam z zaciekawieniem, bo bardzo dużo piw bezalkoholowych konsumuję, no i chciałoby się coś innego niż Minimaxy IPA ciągle, nie? Samurai Freedom z browaru Raduga, bezalkoholowe Jasmin czy Jasmine Tea Pale Ale. Myślę, że jak już było Jasmine Tipa, to już można było zrobić Alk Free Jasmine Tipa. Co to jest? To jest piwo bezalkoholowe z herbatą jaśminową w stylu jakby pale ale, tipa, ale jeszcze z dodatkiem laktozy i z dodatkiem sęczy, czyli zielonej herbaty. Składniki: woda, słód pszeniczny, słód jęczmienny, sęcza, kwiat jaśminu, laktoza, chmiel, drożdże. Wartość odżywcza w 100 ml 14,5 kilokalorii. Czyli naprawdę bardzo mało, bo to oznacza, że razy 5 to mamy 60 kilokalorii. No to mało, który koncerniak tyle ma. No, powiem Wam. Cukry węglowodany tylko 3,3 węglowodany, w tym cukry 3,1. I to z laktozą. Wyprodukowano przez browar Sady. No, powiem Wam, na papierze wygląda nieźle. Tak wygląda. A zatem zobaczmy, jak się prezentuje w szkle. Kapsel firmowy Radugi. No, daje mocno tym jaśminem. Herbatą chyba też. Barwa. No, jak takie przygaszone, mocno mętne, powiedzmy Weizen, tak? Albo piwo domowe, bo jakaś taka mętność jest taka, albo może żytnie piwo, taka lekko żytnia jest ta mętność, taka zawiesistość też, no nie wiem, z czego to wynika, niezbyt apetycznie wygląda, powiem szczerze, niezbyt apetycznie, no ale to nie jest jakby najważniejsze. Piana dosyć szybko opada i praktycznie znika, no tutaj jeszcze została cieniutka warstewka, ale ona naprawdę znika w oczach. No pachnie słodko, herbatą i tym jaśminem. Spróbujmy. Bardzo jaśminowe. Bardzo jaśminowe. Co może dawać skojarzenie z taką troszkę perfumowością. Bardzo gładkie. No mówię, tak jakby to rzeczywiście było z jakąś żytnim słodem. Dość wyraźna goryczka, przy czym ona ma wyraźny taki taniczny posmak herbaty. Piwo nie jest brzeczkowe, ale... Całość sprawia wrażenie takiego strasznie niesharmonizowanego. Tutaj ta taniczność z herbaty, tu gładkość taka... No, to wszystko się gryzie, jak dla mnie. Ono nie jest złe, ale... W ogóle nie jest słodkie, ale ma taką... taką pełnię kojarzącą się, ja wiem, z jakimś takim kleikiem, tego nie słodkim, ryżowym czy owsianym. Ta gładkość też się z tym kojarzy. Nie jest brzeczkowe, ale całość no, nie trafia w me gusta. Nie trafia w me gusta. Ten jaśmin jest bardzo intensywny i taki troszkę perfumowy. Ta gładkość jest niby fajna. Aromat jest no, zdominowany tym jaśminem. No nie wiem, takie też może skojarzenie jakby taki wywar na bazie tego siemienia lnianego, czyli ta taka gładkość, ale jednocześnie nie...
niesłodkie zupełnie. Takie niby trochę wodnisto-herbaciane. Niby wszystko jest fajnie, a nie. No po prostu, no nie. Niestety, no nie będzie to zamiennik. Zamiennik Minimax IPA w moim repertuarze. Zdecydowanie nie. Wasze zdrowie.